Cześć wszystkim, z tej strony Sobol, zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli materiał Ci się spodoba, pamiętaj o zostawieniu suba oraz łapki w górę. Pamiętaj także o dołączeniu do naszego kanału Discord. Jeżeli chcesz być ze wszystkimi materiałami na bieżąco, zapraszam również do śledzenia mojego kanału na Twitch, gdzie możesz oglądać transmisję moich gier na żywo. Polecam i do usłyszenia. Więc tak, najbardziej wydaje mi się, żeby się przydało to i to. Więc zdecydowanie tutaj wybieram te dwie technologie. No i cóż, mamy dwie opcje do wyboru. Albo Minmus, albo Moon. Na Minmusa nie mamy żadnych kontraktów. Czy te rendezvous na Moonie jest aż tak niezbędne? Chyba nie. Przydałby nam się kontrakt na Minmusa, nie? Ale chyba Minmusa zrobimy we własnym zakresie, żeby troszeczkę zraszować punkty naukowe. I myślę, że to będzie niezła opcja. Poczekajcie chwilę, zobaczymy, jak tutaj to wszystko wygląda. Dobra, zobaczmy, na których kontraktach teraz byśmy dużo zarobili. Na satelitach. I teraz tak, co na tych satelitach musi być umiejscowione? Dobra, orbita to mnie nie interesuje. Termometr na tej. A na drugiej musi być Science Junior. O, okej, o to chodziło. O, to jest na tą średnicę. Trochę szkoda. 4014. Czyli mamy dosyć sporo tego paliwa. Ile to waży tak w ogóle? 4 tony. Całkiem niezła opcja. Czy odblokowaliśmy system SAS, Command and Control? Tak. Drogi jest skubany, ale może się przydać. Na pewno poprawi nam możliwość kontroli nad naszym pojazdem. Dobra, czyli tym wykonujemy manewry na orbicie. Teraz potrzebowalibyśmy... Właśnie, może skorzystajmy z już istniejących rakiet? Zobaczmy sobie, jak Kronos by sobie z tym poradził. Coupling. Czy on sobie poradzi? Poradzi sobie. 2,29. Trochę duże to przyspieszenie. Okej. Okay. Obie orbity kręcą się w tą samą stronę. Czyli pierw zaczniemy od tej dużej. Później zrobimy tą małą, bo z tej dużej będzie nam dużo łatwiej zrobić tą inklinację, nie? Ta jest praktycznie równikowa, więc na dużej orbicie, jak jesteśmy, dużo łatwiej wykonuje się manewry, a co za tym idzie, łatwiej też będzie zmienić nam inklinację. Mamy ładny start o wschodzie słońca, także wykorzystajmy to. 3, 2, 1, zapłon. Dobra, system SAS włączyłem. Już się obawiałem, że nie włączyłem, a że raczej go wyłączyłem nawet, ale jest ok. Dobra, mamy asystę stabilizacyjną, to nam w zupełności chyba powinno wystarczyć. Tym bardziej, że mamy tutaj SAS, więc będziemy w stanie dość swobodnie sobie tutaj manewrować naszą rakietą. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, teraz w zasadzie możemy już przejść do pozycji horyzontalnej. Będziemy tutaj chcieli przede wszystkim osiągnąć orbitę, w zasadzie nie korzystając z kolejnego członu. No i tutaj jedyna w zasadzie trudność w tej misji to będzie właśnie wykonywanie bardzo precyzyjnych manewrów. Bo tam będziemy musieli bardzo, bardzo precyzyjnie określić naszą apoapsę, periapsę, inklinację, czyli nachylenie orbity względem ekliptyki. No to będą takie
nasze podstawowe zadania. Dobra. Dobra, czyli zrobimy sobie pierw periapsę, później apoapsę i na koniec jeszcze doprawimy to inklinacją, a następnie przejdziemy do tej orbity, pierw robiąc inklinację, później hamując do odpowiedniej periapsy i później ustalając odpowiednią apoapsę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powinniśmy to rozwiązać. 8590, przypomnę. Dobra, ustawmy się już w kierunku prograde. Tu mamy manewr. 20 sekund. Mamy czas zapłonu. No teraz przede wszystkim najważniejsze, żeby... Dobra. Żeby nie stracić łączności. To jest najistotniejsze. Dobra, zaliczyło nam orbitę. Mówiłem, że tutaj nie wymaga to jakiejś nie wiadomo jak dużej precyzji. Teraz czekamy, aż zaliczy nam kontrakt. Ok, mamy 55 tysięcy, spoko. I teraz potrzebowalibyśmy the scanning note. Tutaj gdzieś on wypada. Dobra, coś takiego byśmy mogli zrobić. Dużo większy manewr, bo na 300 metrów na sekundę, ale myślę, że też bez problemu damy radę. Mamy 2640 w zbiornikach, więc spoko. Przyspieszmy czas. Mam nadzieję, że będziemy cały czas łączność utrzymywali. Ok, dobra. Jesteśmy prawie w punkcie wykonywania manewru. Przyspieszmy jeszcze nieco czas. Dobra, możemy odpalić silniki. I też postarajmy się w miarę precyzyjnie ten manewr wykonać. Przynajmniej jeżeli chodzi o inklinację, bo to jest dosyć istotne. ...1,4 metra, świetnie. Dobra, i tak samo, manewr w miarę precyzyjnie postarajmy się wykonać. Dobra, zaliczyło nam orbitę, fantastycznie. Teraz jeszcze tylko chwila ustabilizowania naszej trajektorii. Ok, kolejny kontrakt zaliczony, 82 tysiące wpłynęło na nasze konto. Czy możemy jakieś badania wykonać samą probą? Nie. Ale możemy wykonać badania temperatury i przetransmitować je na karbin. Co za tym idzie, będziemy mieli zrobione przesłanie badań z Moona. Dobra, no i tutaj w zasadzie jedną misją spróbujemy zrobić 3 kontrakty. Dobra. Przyspieszmy jeszcze odrobinę, żeby być w miarę w punkcie wykonania. Troszeczkę minęliśmy, ale ok. I dobra, i tutaj zgrywamy inklinację naszą z inklinacją orbity Moona, czyli w zasadzie robimy sobie inklinację zerową. Dobra, dosyć niska periapsa. Potem bardzo łatwo będziemy mogli trafić w karbin, także spoko. Dobra, ustawmy się od razu do tego manewru, bo on jest praktycznie przed nami. Dobra. Zróbmy badanie temperatury. Wyślijmy. Ok, kontrakt zaliczony. Świetnie. No i słuchajcie, jako że później te śmieci będą nam trochę zawadzać, to ja tutaj od razu też postaram się tak wykonać transfer, żeby nam zdeorbitował tą satelitę. Tak w zasadzie. No i dobra, słuchajcie, ta misja zakończona, ta satelita nam sobie tutaj się sama zdeorbituje. Także jest ok.
zobaczymy, czy będziemy mogli nim wyjść po prostu z tej kapsuły, w której on tam orbituje. Dobra, 3, 2, 1, zapłon. O, trochę przesadziłem z głośnością słuchawek, aż mi w uszach zadzwoniło. Kurde, widzę, że zdjęcie tego jednego modułu dało nam spory zapas przyspieszenia. A, bez przesady. Ale bym manianę odstawił. No, nie byłoby wesoło, jakbyśmy zaczęli hamować zamiast przyspieszać. No, co jest? Jak zwykle zamiast altu kontrol wcisnąłem. No już w przyspieszeniu te gazy wylotowe tak fajnie nie wyglądają. Dobra, zaraz będziemy mieli orbitę. Nie widzę Moona. Pewnie nie jest po tej stronie Kerbinu. Dobra, przyspieszamy cały czas. Chciałem powiedzieć, przypalamy. No przypalamy paliwo trochę. Ale okej. Gonimy, gonimy. Do tego Moona czym prędzej. Dobra, i tak jak mówiłem, około 200 km apoapsa, znaczy periapsa, sorry. Dobra, może być 203, spoko. Zaraz, co tu się dzieje? Dobra, może zróbmy pierw tą orbitę i to będzie lepsze rozwiązanie. Wysoką bardzo zrobimy, żeby łatwo zmieniać inklinację. Także zrobimy sobie coś takiego. Dobra, spróbujemy to zrobić serią manewrów, bo tutaj te manewry są naprawdę bardzo małe. Więc postaramy się to zrobić w kilku manewrach, żeby tam jak najbardziej dopracować tą orbitę. To dojście do odpowiedniej trajektorii. O kurde, on się kręci zupełnie w drugą stronę. Ale lipa. 9,4 km. Kurde, jak w to trafimy, to będzie spoko. No tutaj nie jesteśmy w najlepszym położeniu, bo tutaj zejdziemy na bardzo niską orbitę nad Moonem, ale wydaje mi się, że to powinno być do zrobienia jak najbardziej. Trudny manewr przed nami. Zmiana inklinacji praktycznie o 180 stopni. Nawet dokładnie o 180 stopni. Więc spoko. Ale musimy to zrobić, żeby tutaj nie mieć olbrzymiej różnicy prędkości. A, czyli nie będzie zmiany inklinacji. Okej. No nie jest to dobre. Ale dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak, mamy zmianę? Mamy! Okej, czyli w ten sposób zrobimy zmianę inklinacji, po prostu wyhamowując całą naszą różnicę prędkości. No dobra, to nie jest najgłupszy pomysł. Dobra, zacznijmy już zmieniać naszą orbitę. Tak, żeby maksymalnie ją dopasowywać do orbity naszego celu. W normalnej sytuacji ja bym to wykonywał przy pomocy RCS-ów. Natomiast obecnie musimy sobie radzić w ten sposób. RCS-ów jeszcze nie mamy odblokowanych. Dlatego zrobimy to w taki oto sposób przy pomocy silnika. Silnika też możemy używać jako w zasadzie prawie odpowiednika RCS-u, odpowiednio redukując mu siłę ciągu, nie? Dobra, mamy 100 metrów. Musimy podlecieć jeszcze bliżej. Dobra, 5 metrów na sekundę to jest trochę dużo. Znaczy pół metra na sekundę w zasadzie to jest trochę dużo. Wyhamujmy nieco tą różnicę prędkości. Dobra, 1/10. Czy ona może zrobić EVA? Czy ona ma kask ze sobą, hełm? Może.
Okej, gdzie ona jest? Dobra. Proszę się uspokoić. I lecimy do naszego pojazdu. Świetnie. Proszę się nie martwić głodem. Jesteśmy przygotowani na to. Dobra, na spokojnie tutaj. Świetnie. Maxter manewruje jetpackiem. Ale epicka fota będzie. Do góry, do góry, do góry. Poproszę. Świetnie. Maxter wraca z nami. I standardowo 35 km. Dobra, mamy to. Super. 1000 metrów na sekundę w zapasie. Jak najbardziej na propsie. To się przyda. Fioletowy znacznik. Kurde, fantastycznie. Naprawdę bardzo dobrze nam wyszła ta misja. Przyspieszmy czas. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie popsuje. To już by było troszeczkę ponad nasze szczęście, jeżeli by się tutaj coś skiepściło na sam koniec. O, 36. Troszeczkę się odbiliśmy od atmosfery, ale spoko. No, w góry chyba też nie wlecimy, to najważniejsze. Dobra, myślę, że ta misja jak najbardziej zakończy się olbrzymim powodzeniem. Świetnie, kolejne kontrakty wykonane. Zarobiliśmy sporo kasy chyba, to się okaże dopiero, nie? Ale wydaje mi się, że powinno być nieźle. Otwórzmy spadochron. Dobra, za chwilę będziemy wodować. To się świetnie składa. Ok, spadochrony otwarte. Bardzo sympatyczny splashdown i powrót do domu. Ekstra. No naprawdę, bardzo, bardzo produktywny strumyk dzisiaj wyszedł. Poza tą jedną małą wpadką. Ale to naprawdę bardzo głupi błąd był. Dobra,
Odzyskajmy. Okej, trochę punktów naukowych zdobyliśmy. Nie, chyba nam tyle po prostu zostało. Mamy nowego członka załogi. Sporo zarobiliśmy. Naprawdę sporo zarobiliśmy. Dobra, potrzebujemy punktów badawczych. I słuchajcie, zaprojektujemy sobie nowy lądownik, który będzie lądownikiem dość uniwersalnym. Będzie mógł wylądować zarówno na Moonie, jak i Nimusie. To akurat nie jest jakaś specjalna rewelacja, bo wszystko to, co doleci na Moona, doleci też na Nimusa. Aczkolwiek wydaje mi się, że fajnie by było, żeby to było właśnie takie dość komplementarne, uniwersalne rozwiązanie. Dlatego też na początek wybieramy tutaj dwuosobową kapsułę. Tutaj będziemy mogli zabrać i naszego inżyniera, i naszego naukowca, i naszego pilota, nie? Także to jest spoko. Dobra, w zasadzie tak by nasz lądownik wtedy wyglądał. To jest dosyć ciekawa opcja. Tyle, że tak, z tego lądownika chcielibyśmy już mieć antenę, zdecydowanie. Zawsze ona nie w tą stronę się rozwija, nie? Wolałbym, żeby to było w drugą stronę. Ok, i to zablokować na powrót z Moona, nie? Na orbitę i na orbitę i na powrót, w sensie, no, wiecie, o co chodzi, na orbitę i na transfer, o, tak to trzeba by było nazwać. Okej, coś takiego, 4 w zupełności wystarczą, tutaj jak najbardziej to jest odpowiednie rozwiązanie i jeszcze nóżki do lądowania. Teraz pytanie, gdzie je zamontować? Czy tutaj? Żeby jak najniżej położyć środek ciężkości. No to jest chyba najrozsądniejsza opcja. To będzie stawiało pewien opór aerodynamiczny, ale dzięki temu zyskamy bardzo stabilny lądownik. Stopień pudla. I pudl będzie nam transferował to wszystko na Moona bądź Minusa. Tak trzeba by było to rozwiązać. Dobra. Coś jeszcze ciekawego estetycznego by się tutaj przydało zmodyfikować. Ile mamy? 1,20, 360. Mało przyspieszenia mamy. Więc jeszcze by się coś przydało tutaj dorzucić. Dobra, coś takiego mamy i teraz jest spoko. Trochę nam ubyło przyspieszenia, nie? Ale to jest ok. Czy mamy jakieś większe boostery od tych? Nie. Mamy. Kickback. Pollux. Okej, te napisy chyba nie są wzdłuż symetrii takiej, jak wytycza tutaj kerbale wytyczają. Tak mi się wydaje, że one są przesunięte trochę. No nie. A, bo pewnie tutaj mamy. Tak, bo tutaj mamy źle zamontowane. Okej, to by było coś takiego. Owiewki. No i dobra, to mamy w miarę ogarnięte. Strasznie droga rakieta. Strasznie drogo by nas to wyniosło. Ale pytanie, czy bylibyśmy w stanie tym
zdobyć kilkukrotnie, wykonać badania na Moonie. Dobra, słuchajcie, no cóż, sprawdzimy to. Misja Thanatos to już jest średni lądownik księżycowy. Zobaczmy, jakie mamy kontrakty tak swoją drogą. Bring Moon the Stone. Back with you, bring